No, słoneczko, co ty taka dzisiaj bez życia jesteś, co? A nic, po prostu. Batko, co się dzieje? Znowu coś z Adamem? Chłopak zrobił coś nie tak? To ze mną jest coś nie tak, tatusiu. No co ty za głupoty opowiadasz? Wiewióreczko. Kiedyś go kochałam, tak? A teraz? No co teraz? Teraz już go nie kocham, nie wyobrażam sobie, żeby on był moim mężem, po prostu go nie chcę! Beatko! Hej. Widzę, że się męczysz i bardzo mi przykro cię takiego oglądać, ale uwierz mi, że to naprawdę dobry objaw, że jakoś ci tam ruszył ten pocałunek z Nataszą. Nie, więc po prostu powiedz, że lubisz patrzeć, jak się męczą. Dzięki. Adaś, ja się po prostu cieszę, że jest w tobie jakaś romantyczna dusza. Chociaż tyle lat się ze mnie śmiałeś, kiedy ci życzyłam, żebyś się w końcu zakochał. No i proszę bardzo, zakochałem się. No. No i po prostu latam pod sufitem. Naprawdę, no warto było. No patrz, mój braciszek, wieczny kawaler, w końcu się zakochał, a akurat ta kandydatka go nie chce. Agata... Ale ironia. Agata, może dasz mi jakąś... taką, wiesz, profesjonalną radę, jak o niej zapomnieć? No, a najlepiej żeniąc się z Beatką. No proszę cię... Adam, ale jak ty to sobie wyobrażasz? Tak na serio. Czy w trakcie składania przysięgi małżeńskiej też będziesz myślał tylko o tym, że całowałeś się z Nataszą? Adam, porozmawiaj z nią. Po prostu to zrób. Z którą? Z obiema. Ale najpierw załatw sprawy z Beatką. I to najlepiej dziś. Po prostu porozmawiaj z nią, okej? Okay? Matko, córeczko, ja uważam, że to jest taka przedślubna panika, to się zdarza. Nie myślisz racjonalnie i wydaje ci się, że... Nic mi się już nie wydaje, nie mam żadnych złudzeń. Ale skąd w ogóle nagle wziął się jakiś Staszek? Znowu jakaś chwilowa fascynacja. Naprawdę nie wiem już, która w twoim życiu. Matko, ja jednak jestem pewien, że tak naprawdę to kochasz Adasia. Przecież zawsze cię do niego ciągnęło. Ciągnęło, ciągnęło, ale już nie ciągnie. Czas przeszły, dokonany. Kocham Staszka i kropka. Beatko, przecież Adaś idealnie do ciebie pasuje. Ja jestem pewny, że będzie ci udanym małżeństwem. Tatusiu, jesteś tego pewien? Tak, jestem pewien. Na 100%? Na 100%.